Rozgrzewki będzie może nieco wolniejszy, ale za to będzie wspomnieniem letnich festiwalowych klimatów, od którego to wspomnienia wszystkim nam z pewnością zrobi się cieplej. Ponieważ mi również zrobiło się ciepło, po tej trzyakordowej rozgrzewce, nie wiem jak wam, to muszę się trochę rozebrać. W ogóle dobrze się składa, patrząc na nim myślicie sobie pewnie tak. Przyjechał kurde do roboty, odpierdoli kurde 2 godziny grania, zainkasuje honorarium, wróci do domu, a my się tu musimy z nim męczyć. Nie! Nie, ja jestem artystą profesjonalnym i komercyjnym i zaraz wam udowodnię, i zagrasz 3 godziny, że ja dla ciebie mogę grać całą noc. Ale nie chciałbym być na twoim miejscu. Żeby was, wam udowodnić, że was kocham i szanuję, przebiorę się teraz specjalnie przygotowany, odświętny strój sceniczny, który przygotowałem z okazji pierwszego koncertu w tej szacownej knajpie. Bez krawata to nie pan, lecz mata. Ej, załóż się, kuj! Ja się chętnie zamknę już teraz, ale niestety nie mogę, bo w kontrakcie mam 3 razy po 45 minut. W ogóle scenariusz imprezy jest taki, nie? Set pierwszy, 45 minut, po czym robimy 10-15 minut przerwy. I wtedy ci, którzy palą papierosy, mają sobie okazję zapalić papierosa, wychodzą na papierosa i oczywiście już nie wracają, nie? Zostaje 2/3 publiczności, ja gram drugi set, 45 minut, po czym znowu robimy przerwę na papierosa, ale zostają sami niepalący. Ale część z tych niepalących wpada na szatański pomysł po prostu, że muszą zacząć palić papierosy, bo jak nie zajerają, to tego nie da się w ogóle słuchać. Wychodzą zapalić papierosa i już znikają, zdążają jeszcze na ostatni dzienny tramwaj, zostaje 1/3 publiczności. Wtedy ja gram trzeci set, ale atmosfera już jest tak po prostu totalna degrangolata i degeneratka, że publiczność powoli wycieka, ja i tak tego nic nie widzę i ostatnie piosenki gra w ogóle na pustej sali, nie? To jesteśmy umówieni. Dobra, ale na razie jesteśmy niestety dopiero w części pierwszej. Piosenka, którą teraz zagram, warta jest jak wszystkie moje piosenki na autentycznych faktach. Napisana została na festiwalu folkowym w Krotoszynie. Piosenka ta jest właściwie o tematyce żeglarskiej, mianowicie chodzi w niej o to, że niektórzy zamiast słuchać zespołów szantowych, które licznie w Krotoszynie występowały, woleli bezsensownie bujać się w okolicach sceny i sępić na jabola. Piosenka nazywa się Rzuć jakieś drobne na wino, a zanim ją zagram, pragnę jeszcze zwrócić waszą uwagę, że jak wielki postęp tu się dokonuje w warstwie, że tak powiem, melodyczno-harmonicznej. Mianowicie piosenka ta oparta jest również na 3 akordach gitarowych, ale są to akordy inne niż poprzednio. To znaczy, 2 są takie same, ale jeden jest inny. Zamiast akordów A, E i D, w piosence tutaj występują akordy gitarowe A, E i G. A do tego mam dodatkowe instrumentarium. Jakieś drobne na wino, powiem.
wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Rzuć jakieś drobne na wino, everybody, bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Rzuć jakieś drobne na wino. Bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Rzuć jakieś drobne na wino. Wszyscy mówię, bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Rzuć jakieś drobne na wino. Ja pierdolę, jesteście dziecy. Ja was zapędzę do roboty. Słuchajcie, skoro już jest wiochata, robimy jeszcze większą. Dzielimy się na pół i wtedy nie będzie opierdalony, że ja tylko ruszam ustami i patrzę, czy koleżanka śpiewa. Chłopaki śpiewają, bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. A dziewczyny rzuć jakieś drobne na wino, a klaskamy wszyscy, tak? 3, 4, chłopaki, bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Dziewczyny! Od razu lepiej. Chłopaki, bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Dziewczyny! Rzuć jakieś drobne na wino. Chłopaki! Bo wiesz jak jest, bo wiesz jak jest. Dziewuchy! Rzuć jakieś drobne na wino. No chłopaki, co jest? Bo wiesz jak jest. Bo wiesz jak jest. Dziewczyny! Rzuć jakieś drobne na wino. Słowa! Rzuć jakieś drobne na wino.